Lampard jest zawodnikiem, który robi start, pierwszy łup, on próbuje atakować, ale on was nie wyprzedzi, jak dobrze będziecie jechać po trasie. On nie jest takim zwolennikiem, że on tam zaraz ci wejdzie i ci na siłę wejdziesz. Na próbę jedzie Przemek i jedzie Buczek. Mówiłem wam sam, bo tu nie będę gadał, bo są kamery. Jedziecie wszędzie, gdzie macie jechać i dawać piątkę. Panowie, jedziemy dla kibiców. Dla kibiców. Dla kibiców. A hasło? Zmienia się dla kibiców. Dla kibiców. Dla kibiców. Hey! Dobrze robisz, bo tu od środka łuku do krawężnika przyjechałeś i dobrze. A oni jechali szeroko, tam zostawali. Rozumiesz? Nie możesz iść. Rozumiesz, bo jak pójdziesz, to zostaniesz tam. Arengu! Nie chcesz mi arengu dać? No co, zwycięga gazu nie wytrzymać? Co, bo szybciej ma tutaj pojechał do ludzi. Co? Przepraszam cię? Żużlu, takie słowo nie istnieje, kurwa. Ale na co? No właśnie, ciebie się pytam. Nie, czy nie no, masz pretensji? Wejdziesz tutaj? Ugarniesz to, czy nie? Ze startu musisz wygrać i nie ma problemu. No? Czwartego. Szykuj się. Spokojnie, to masz jeszcze trzy biegi, spokojnie. Panowie, do was. Panowie, jest 10, on się przegrywamy. I słuchajcie mnie to, co ja wam mówię. Do połowy toru i wychodzimy z krawężnika. Na razie duża jeszcze nie chodzi. Duża zacznie chodzić, ale nie teraz. Ale, tak, sucho jest tam. Tam nie można. Rozumiecie? Robię i szybciej prostujcie tak. Motocykl, bo kantujecie z wyjścia. Dawaj, Krzysiu. Kontrowa za bardzo. Kontruję tam. Ale stary. Jak 5 minut wyjaśnię zgłoszenie, że nie ma zgłoszenia Lamparta, dlatego ja ci dzwoniłem do sędziego, zgłaszałem, że jest zdolny do jazdy. Pytałeś się jeszcze mnie, jaka decyzja, nie? No to, a to stałeś tu, a nie tam. Czwarcie! Let's go! Zmieniasz coś, nie?
trochę słabiej robię. Słabiasz. To wszyscy na to idziemy, tak? Panowie, dwoma pytań przegrywamy, walczymy dalej. Głowa meczu, tak? Jedziemy! Hej! Hej! Dla kibiców! Hej! Hej! Nie, szeroko jechał, ale? Ale odjechaliśmy? Jo, no super było. Dwoma punktami prowadzimy, tak? Zaczęła duża chodzić. Tak, teraz fajnie chłopacy pojechali. Tak? Dobra, przerwa, dobra. To, miesiąc. Byliśmy od wchodzenia i miesiąc od znakomita postawa rosyjskiej polityki. Musiałeś z siebie wszystko dać, co? No, jechał tak krzywo. Dobrze jechałeś, bo jechałeś tam, gdzie jeszcze miałeś ślepą, bo panem potem. No. Widzisz, chodziłeś wąsko, to wiesz, to też takie... No, żebym miał tu kigą nie podjechał, ja trochę... Zjeżdżałeś, nie? Zjeżdżałem, no. I daleko wjeżdżałeś prosto, dlatego on cię miał, bo jechałeś prosto do nazywanego, nie? No. Może mu dać. Ja powiem Turuszowi, żeby puścił przema. Musi puścić. Żeby go nie blokował. Puść go nie idź za nim, rozumiesz? Rozumiesz? Chyba, żeby się tam wyjdzie na to, okej, to jedźcie swoje. Dobra? Ale aby co do puść, bo nie, na pewno. I ciągle w górę. Rozumiesz, bo on po samym kościach. Rozumiesz, co chodzi? A później też coś tam pogadamy dalej. Druga prosta, druga prosta! Czemu pierwsze? Czemu czerwone, bo czy niebieskie? Nogusz, żółta kartka! Jak Wiktorów! Chociaż ci miejsce za płociem zostawiłem, a nie jak pierwszym. Pójdzie? Bardzo serdecznie.